7:25, jesteśmy już przed wejściem do Art McGallery w Dreznie. Przed chwileczką miły pan poinformował nas, że dosłownie za moment przyjdzie ktoś i pozwoli nam wejść już kupić iPhony. Mimo że mamy rezerwację na godzinę 8, to już ponoć można powoli odbierać iPhony. Także ja jestem zaskoczony tą organizacją w tym roku. Oczywiście wygląda to o niebo lepiej niż rok temu, a 2 lata temu to już w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Jesteśmy tutaj, jest miejsce przygotowane na kolejkę, nie ma kolejki, nie ma ludzi chętnych. Są osoby, które nie mają rezerwacji, stoją kawałek dalej. Osoby z rezerwacją najwyraźniej przyjdą dopiero na swoją godzinę. Nikt tutaj nie czeka. Co to się stało? Gdzie to zainteresowanie jak co roku? Najfajniejszy serwis technologia w Polsce. No, kolor nie jest zły, mi się podoba. No jest różowy, ale to nie jest, wiesz, taki różowy, tylko bardziej taki matowy, nie? Taki stalowy różowy. Powiem Ci, że pierwsze wrażenie, jak bierze się telefony do ręki, niby wyglądają tak samo, ale od razu czuć inną fakturę i inny materiał. Zdecydowanie, tak. Cięższy jest. Nie wiem jeszcze na ile tutaj ta spinka, która jest, ale zdecydowanie czuję, że jest cięższy. Fakturka z tyłu jest bardziej matowa. Jest szansa, że będzie się lepiej trzymać w dłoni. Tak, bo tamten wiązku nosi takie do wyślizgania się. Ten jest śliski, a ten jednak palec się na nim zatrzymuje. Kupujemy właśnie iPhony, dostaliśmy już nasze egzemplarze. Ja jeszcze biorę doka w kolorze Rose Gold dla mojego iPhone'a 6s Plus. Także okej. Thank you. And your phone. Thank you. Enjoy. Thank you so much. You're welcome. No już mam iPhone 6 Plus. Proszę bardzo, 64 giga. iPhone 6 Plus z tokiem. Też w kolorze Rose Gold. Ale w tym roku naprawdę bajka, jeśli chodzi o zakup. Bez problemu. Czekaliśmy nawet 5 minut w kolejce na zewnątrz. Poprosili nas od razu do środka. Miły pan nas obsłużył w ciągu 5 minut, załatwiliśmy sprawę. Tak właśnie to powinno wyglądać od zawsze. Wyciszania telefonu, bo ten przycisk wyleciał już z iPada, tak, R2, a tutaj jeszcze jest, a korzystam z niego bardzo często. Zobaczcie go. Czekaj, jeszcze porównajmy z poprzednimi iPhone'ami. Oj, zdecydowanie, to jednak czuć, popatrz. Zdecydowanie czuć różnicę wyraźna i moim zdaniem to jest na plus. Telefony nie powinny być super lekkie. to nie widać, że jest grubszy, a tam jest grubszy chyba ta moja część. Dziesiąte części milimetra to nie jest tak krótki, a to nie jest w stanie tego tak naprawdę zauważyć. Dlatego też wszystkie obudowy do zeszłorocznych modeli powinny pasować też do tego, oprócz tych najbardziej ciasno spasowanych. No, mimo wszystko miałem już w życiu kilka dużych telefonów, większych od 6 i 6s, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie. Za często korzystam z telefonu z biegu. Chyba już wolę się ratować powerbankiem, niż mieć pałeczkę do ping-ponga w łapie. Właśnie ekran ma rozpoznawać odcisk palca. Powiem Ci, że bardzo dobry pomysł miało Sony, robiąc skaner linii papilarnych w przycisku głośności, w przycisku blokady. No tak, ale raczej Apple z tego nie zezguje, tak, to jest, nie, bo to jest znak towarowy, wręcz powiedział, wyglądu iPhone'u, prawda, więc raczej pozostanie... Ale patrz, jeszcze o tym kolorze, to jest różowy, ale on pod różnymi kątami padania światła na niego staje się taki bardziej ciemny, ciemniejszy. Przez to on nabiera takiej szlachetności, bym powiedział, przez to właśnie matowość tego. To nie jest różowy, wściekle różowy, tak? Dla mnie okej. Mam już swój nowy telefon, różowy iPhone 6s. Bardzo fajna zabawka, bardzo podobna do tego, co kupiłem rok temu. Jestem z niego zadowolony. Po pierwsze, Force Touch wydawało się to zbędnym bajerem, a to będzie naprawdę przydatne narzędzie. Jedną z nowych funkcji jest 3D Touch, wcześniej nazwany jako Force Touch, i on pozwala na różne rodzaje nacisków, które powodują dwie różne rzeczy. Jeśli klikniemy mocniej, dostaniemy się do opcji, które są dostępne pod daną ikonką. Jeśli przyciśniemy lżej, to na przykład w przypadku maili będziemy mogli podejrzeć maila, nie wchodząc tak naprawdę do środka tego. Z Force Touch możemy skorzystać już na ekranie blokady, jak ustawimy żywą tapetę. Po przytrzymaniu ekranu widzimy animację, cofa się, bajer. Poszło. Jedną z ciekawszych nowości w tym mocniejszym przycisku 3D Touch jest możliwość wywołania pewnych opcji wprost z ikonki. Bardzo fajnie wygląda to na przykładzie aplikacji Aparat, gdzie mocniejszym dotknięciem możemy od razu wywołać na przykład wykonanie zdjęcia typu selfie. Sprawdźmy, jak to wygląda. Drugą przydatną funkcją, z której na pewno będę korzystał, bo dużo robię notatek na telefonie, jest nowy sposób zaznaczania tekstu. Wcześniej trzeba było tekst zaznaczyć, machać palcem po ekranie. Teraz możemy zrobić z klawiatury kładzik. Wykorzystując 3D Touch przytrzymujemy, znikają klawisze na klawiaturze i mamy wirtualny kursor. Dociskając palec mocniej, z przesuwania kursora robimy zaznaczanie tekstu. Jedną z nowości w nowych iPhone'ach jest tak zwana funkcja Live Photos. Jest to funkcja, którą Apple systemowa, znaczy każde zdjęcie robione jest teraz z kubkiem wideo przed i po. Jak to działa? Już sprawdzamy. Ale to, co widać już po uruchomieniu telefonu, to działanie przycisku Touch ID jest kilka razy szybciej niż w poprzednim modelu, że nie zdąży się zatrzymać na ekranie wpisywania kodu, od razu jest odblokowany telefon. Odnośnie konstrukcji iPhone'a, nie tylko iPhone'a 6s, ale także 6s Plus, jest kilka różnych kontrowersji. Niektórzy uważają, że iPhone'y nie są dość dobrze skonstruowane jak na takie duże telefony. Spójrzmy tutaj na przykład na Moto X2, która jest położona obok iPhone'a 6x Plus. Ekran wcale niewiele mniejszy od tego dużego iPhone'a, a jednak rozmieszczenie ramek wokół tego iPhone'a powoduje, że jest on znacznie bardziej skondensowany, ten telefon z Androidem. Lepiej rozmieszczone są wszystkie przyciski funkcyjne. W minutach zabawy z nowym iPhone'em 6s Plus 6s Plus jest to naprawdę znacznie, ale to znacznie szybsze urządzenie od poprzedniego modelu iPhone'a. O tyle jest to ciekawe, że ja naprawdę nie czułem w iPhone'ie 6, że jest to iPhone, nie wiem, wolny, wystąpią jakieś lagi, czy po prostu prędkość nie odpowiada mi. Tutaj natomiast widać to w każdym jednym calu, od odblokowania poprzez przeglądanie stron, przełączenie pomiędzy aplikacjami. No to naprawdę jest spore wykorzystanie tego nowego procesoru. To jest coś, co naprawdę działa i coś, co się rzuca na pierwszy rzut oka. Zapowiadało się, że nowy telefon Apple'a będzie zaledwie lekko odświeżoną wersją iPhone'a 6. Okazało się, że wcale tak nie jest. To jest zupełnie nowy telefon zamknięty w podobnej, bo nie identycznej obudowie. Mamy tutaj nowe bebechy, nowy procesor, więcej pamięci, znacznie lepszy aparat. Do tego jest właśnie nowy ekran 3D Touch. To jest naprawdę wspaniała nowość, z której będę zdecydowanie korzystał. Wybrałem kolor Rose Gold i bardzo się go obawiałem. Znaczy, bałem się, że będzie on rzeczywiście bardzo różowy, ale nie jest tak. Jest to kolor matowy, który pod różnym kątem padania światła zachowuje się naprawdę różnie i mnie się on bardzo podoba. Tak jak myślałem, że może mi się spodoba, to może go sprzedam, wymienię na inne, ale już raczej wiem, że pozostanę przy tym kolorze. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jest on o tyle ciekawy, że widać go także na tafli przedniej. Te obramówki widać także w kolorze Rose Gold, a także ten pierścień przy Touch ID jest także w kolorze Rose Gold. Więc jest to naprawdę bardzo przyjemnie wyglądający iPhone, nie różniący się znacznie od tego, jak wyglądał iPhone 6. Reszta jest dokładnie taki sam jak poprzedni iPhone.